Tutaj o sakramentach mowa, proszę Państwa, i tu, i w sąsiedniej audycji, ale no, chyba Pan Jezus Chrystus nie wymyślił sakramentów, tylko człowiek sam sobie wymyślił, Boga wyrzucił, tetragram wyrzucił z Biblii, Jahwe, co było aż 7000 razy. Drugie przykazanie z Biblii wyrzucił, co było, no się powtarza, Księga Deuteronomium. Co to jest Księga Deuteronomium? Proszę Państwa, Księga Deuteronomium to jest piąta Księga Mojżeszowa, czyli tak zwana Księga Powtórzonego Prawa. Prawo, czy jecie, czy pijecie, prawda, będziecie powtarzać. Przywiążesz je sobie do ręki, na drzwiach, drzwi, to wiesz, co to są drzwi. Wypiszesz na drzwiach. U nas w tych drzwiach po śmierci Janka Witka nie ma tej szybki. I tutaj po prostu jakby też tych drzwi nie było. To więc do tej grubej krowy mówię, że nie ma co drzwiami trzaskać. Jak jesteś nie u siebie w domu, to nie ma co trzaskać, bo nawet gdy zatrzaśniesz się, to i tak Ciebie widać przez tę szybkę. Także więc jak ktoś chce zajrzeć, to i tak zobaczy. No się bawcy obudził, że to wszystko głupie takie jest. Czyli można przymknąć, można nie domknąć. Nawet tutaj gąbkę przyklejałam, jak w domu wariatów, bez klamki, bo to telefon Lipski to jest idiotka, jest wariatka, co Janek Witek jej wielokrotnie mówił, że górna babo nic nie załatwisz, bo żeby firmę założyć, a to tam, to trzeba jakieś fundusze od siebie włożyć. Jak ty nie masz 5 groszy, no to jak? Radio Concita, to FM Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. Proszę być tutaj z nami w kontakcie, bo proszę Państwa, u nas rzeczy są niecodzienne. My sami nawet nie wiemy, co powiemy, bo na przykład coś leci w mediach, prawda? To my to możemy skomentować, a więc są komentarze. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. Możemy to powtórzyć, możemy to poprawić, bo przecież nie musimy się ze wszystkim zgadzać, a możemy coś od siebie, a może ktoś inny, może ktoś coś dołoży. Tak samo jak ta nasza kochana nauczycielka angielskiego Lucyna Gołębiowska na Filtrowej 75, ona co jakiś czas codziennie prawie i do Londynu latała, jeździła do Londynu, mówi, kochani, nie uczcie się żadnych idiomów, żadnych, bo to się nie używa tego na ulicy, w biurach się tego nie używa. Bo ludzie uczą się czasem nie tego, co trzeba. Tak samo i Mirosława Wrześniowska, jako pedagog szkolny, wicedyrektor, kurator, oj, psycholog, polonistka, ale świetna, bo wszystko na pamięć, naizuść. Mówi, wszystkich książek nie ma co czytać, tak jak tutaj wam reklamują w Tok FM Żydzi, którzy w ogóle w Boga nie wierzą, tylko no, czytajcie to, co ja wam powiem. No i rzeczywiście tak było. Czytajcie to, co ja wam powiem. Myśmy czytali to. A i na tablicy schemat, czy lalka, czy to jak ona opowiada i tańczy, i śpiewa, i recytuje, no to przecież wszystko jest jasne, w 5 minut będziesz widziała, o czym lalka. A potem jak będziesz czytała, to gdy się rozmarzysz, bo teraz to ludzie są pociągani przez telewizję, komputer, przez telefon, przez rozkojarzani są. No to gdy ten plan od dobrej polonistki mają w głowie, no to się będą trzymać tego planu, od tego jest nauczycielka. No, także proszę Państwa, tu sprostowanie. Sakramenty w poznaniu Boga nie są potrzebne, żeby człowiek był duchowy. Żadne sakramenty, proszę Państwa. Człowiek też nigdy nie będzie samotny, jeżeli w ogóle w Boga wierzy. No chyba, że jak sobie sakramentów narobi, no to problemów sobie narobi, tak jak to powiedział apostoł Paweł, że sami poprzebijali się wielu boleściami. Powymyślają, Boga chcą zastąpić, jakiś awatar uczynić. Boga się nie zastąpi, Bóg jest taki, jaki jest, nigdy dokładnie się nie dowiesz, bo to trzeba byłoby być Bogiem, tak jak mówi to doktor Cymiński. Proszę Pani, a skąd te psy wiedzą, że to ciotka, córka, matka? Musiałabym być psem, powiedziała Cymińska.